Salvette, asasyni. Tyle opowiadam wam o postaciach z przeszłości. Więc postanowiłem, że teraz wrócimy do czasów współczesnych, a ja przedstawię żywot człowieka, który miał bardzo ciekawych przodków. A był nim... Po co to wszystko? I tak po tytule wszyscy wiecie. Urodzony 13 marca 1987 roku w miejscu odosobnionym od reszty świata. Miejsce zwało się Farma, zlokalizowane nieopodal łańcucha górskiego Black Hills, w południowej Dakocie na terenie Stanów Zjednoczonych. Wraz z pozostałymi 30 mieszkańcami farmy, Desmond był asasynem. Od najmłodszych lat był uczony przez swojego ojca skradania, kradzieży, parkuru, kreda asasynów oraz historii o konflikcie asasynów z templariuszami. W roku 2003 uznał, że to nie jest miejsce dla niego, a jego rodzice są zwariowanymi hippisami, więc postanowił uciec z farmy. Udało mu się to dzięki szkoleniu jego ojca, którego jednak nie doceniał. Kilka miesięcy tułał się po Ameryce, a następnie osiadł w Nowym Jorku. W 2005 roku spotkał kobietę, z którą nieświadomie miał dziecko. Chłopak nie korzystał z kart kredytowych i nie używał także prawdziwego nazwiska, w obawie o odnalezienie go przez asasynów. Zaczął także pracę jako barman, by wiązać koniec z końcem i rozpocząć nowe życie. Sielanka jednak nie trwała długo. Agenci Abstergo Industries znaleźli Desmonda po tym, jak ten podał odcisk palca oraz zdjęcie potrzebne do prawa jazdy na motocykl. Na początku września został przez nich porwany i wywieziony do placówki w Rzymie we Włoszech. Podczas gdy był nieprzytomny, pracownicy Abstergo próbowali połączyć Milesa z sesją w Animusie, ale ich próby spełzły na niczym. Animus nie chciał współpracować i wyrzucił chłopaka z sesji, w efekcie obudził się. Gdy Desmond się przebudził, przed sobą miał starszego mężczyznę, doktora Warrena Widika oraz młodą dziewczynę, asystentkę Lucy Stillman. Miles oskarżył ich o porwanie i odmówił dalszej współpracy. Widik wytłumaczył chłopakowi, że mogliby go uśpić i zyskać to, czego chcą, a po wszystkim zostawić go na śmierć. Jednak potrzebują go żywego, gdyż taka jest szybsza droga do osiągnięcia ich celu. Desmond, nie mając wyboru, zgodził się, równocześnie nieświadom został obiektem o numerze 17. Desmond znów został podpięty pod Animus i zaczął odtwarzać wspomnienia swego przodka, 12-wiecznego lewantyńskiego asasyna Altaïla ibn La'ahada. Między kilkugodzinnymi sesjami w Animusie Desmond rozmawiał z Lucy. Pewnego dnia Lucy potajemnie podsunęła mu kod do jego celi, dzięki czemu Desmond mógł zwiedzać nocami laboratorium, w którym odbywał sesję w Animusie. Przed jedną z sesji ukradł Warrenowi pióro, dzięki któremu miał dostęp do komputera starca. Innego dnia asasyni przypuścili szturm na placówkę Abstergo, w której przetrzymywany był Desmond. Atak się nie powiódł, a Widik oskarżył obiekt 17 o wezwanie zabójców. Następnie chłopak rozmawiał z Lucy. Tam pokazała za pomocą gestu, zgięciu serdecznego palca, że również należy do asasynów. Gdy kilka dni później chłopak odnalazł wspomnienie, w którym była mapa ze wskazanymi lokalizacjami ukrycia fragmentów Edenu, Rada Templariuszy uznała, że należy pozbyć się obiektu 17. Jednak asystentka Widika powstrzymała ich, argumentując tym, że dzięki Desmondowi mogą dowiedzieć się, jakie osoby miały styczność z artefaktami. Gdy Warren i Lucy odszedli porozmawiać na osobności, Desmond zauważył w pomieszczeniu różne symbole. U 17 uaktywnił się wzrok orła, wywołany efektem krwi, który objawił się po zbyt częstym użytkowaniu z maszyny Abstergo. Następnie Desmond udał się do swojego pokoju. Tam też ujrzał symbole. Po chwili do jego pokoju przybyła Lucy, inaczej ubrana niż zwykle, oraz poplamiona we krwi. Powiedziała Milesowi, że musi wejść jeszcze raz do maszyny i znaleźć wspomnienie genetycznie dopasowane do samego siebie, jak i do obiektu 16. Tuż po podłączeniu Desmond był świadkiem narodzin swego kolejnego przodka, Ezio Auditore da Firenze. Po chwili Lucy wyciągnęła mężczyznę z Animusa, gdyż mieli tylko kilka minut na ucieczkę. Podczas ucieczki musieli unikać patroli ochrony Abstergo. Gdy doszło do otwierania drzwi do windy, Desmond użył kolejny raz wzroku orła, by zobaczyć odciski palców na przyciskach od windy, by wpisać niezbędny kod. Następnie udali się na parking, gdzie spotkali ochronę Abstergo, jednak szybko ich pokonali. Po tym oboje uciekli z placówki, Lucy za kierownicą auta, a Desmond, no cóż, spędził podróż w bagażniku. Po długiej podróży dotarli w bezpieczne miejsce. Na miejscu Desmond poznał dwójkę innych asasynów, historyka Shauna Hastingsa oraz Rebekę Crane, która robiła za technika w drużynie, a także ulepszyła Animusa Abstergo, nazywając go Animusem 2.0. Lucy wyjawiła również, że Desmond powinien przejść szkolenie na asasyna, a dzięki efektowi krwi i sesjom w Animusie osiągnięcie celu może zająć kilka dni. Desmond zgodził się, po czym wszedł do Animusa i odkrywał wspomnienia wcześniej wspomnianego Ezio Auditore. Po opanowaniu umiejętności swego przodka Desmond wyszedł z maszyny i przetestował nabyte umiejętności. Następnie Lucy kazała Desmondowi uruchomić systemy bezpieczeństwa ich kryjówki. Podczas zadania przez chwilę Desmond doświadczył halucynacji wywołanych efektem krwi, ale po krótkim czasie mu ustąpiły. Po uruchomieniu systemów doznał już tym razem dłuższej halucynacji, podczas której odkrywał wspomnienia Altaïla, poza Animusem. Ujrzał w nim, jak Altair wspina się na wieżę i spotyka z Marią Torp, a później robią małe barabara na szczycie wieży. No romantycznie.
Po dojściu do siebie Desmond udał się znowu do Animusa. Tym razem był świadkiem starcia Ezio z Rodrigo Borgią, który został mianowany papieżem i od teraz zwał się Aleksandrem VI. Ezio podczas walki korzystał z jabłka Edenu, podobnego do tego, z którego korzystał Al-Mualim przeciw Altairowi, zaś papież walczył za pomocą pastorału. Pojedynek wygrał Florentyńczyk, tym samym zabierając pastorał i udając się do krypty pod Watykanem. Tam Ezio ujrzał hologram Minerwy, która o dziwo nie przemawiała do niego, a przez niego do Desmonda. Opowiedziała o końcu świata oraz o wojnie między jej ludem z rodzajem ludzkim. Wtem Desmond został wybudzony z Animusa i poinformowany przez resztę asasynów, że ich kryjówka została odnaleziona przez Templariuszy i muszą uciekać. Lucy podarowała Desmondowi ukryte ostrze, by miał większe szanse w starciu z Templariuszami. Wśród Templariuszy był także Vidic, który osobiście skonfrontował się z Milesem. Jednak Warren nie docenił asasyna, który dzięki zdobytym umiejętnościom z łatwością pokonał starca. Po walce asasyni uciekli w stronę Monte Ligioni. Tam za nową kryjówkę miało im robić sanktuarium pod willą Auditore. Było to jedyne miejsce, gdzie asasyni byli poza zasięgiem Templariuszy, którzy skanowali środowisko dzięki wieżom telefonii komórkowej. Jednak wejście do sanktuarium było zamknięte od wewnątrz. Desmond doznał efektu krwi, który pokazał mu wizję, w której Ezio podchodzi do ogrodzenia i z niego wykonuje skok wiary. Desmond uczynił to samo, co też wykonał pierwszy raz. Następnie Lucy oraz Desmond udali się do sanktuarium poprzez tunel pod ziemią, z którego korzystali mieszkańcy Monte Ligioni podczas ataku ludzi Bodzi w 1500 roku. Po drodze efekt krwi u Desmonda się nasilił, przez co widział coraz więcej wizji swojego przodka. Desmond lekko się nimi zaniepokoił i zaczął się zastanawiać, czy on też nie zacznie malować różne symbole na ścianach. Lucy skrzyczała go za to, gdyż dobrze wiedział, co się stało z szesnastką, który był w podobnym stanie. Gdy dwójka dotarła do sanktuarium, Desmond ujrzał tam kolejną wizję, tym razem już o wiele starszego Ezio, który po ataku odwiedził willę. Następnie asasyni poszli otworzyć wejście reszcie. Jednak po otwarciu Desmond ujrzał na ścianie numery 1419, 1420 i 1421. Sean zaczął się domyślać, że to mogą być daty, jednak musiał jeszcze popracować nad tą teorią. Gdy zespół rozstawił cały sprzęt, Rebecca dała Milesowi zadanie, by ten przekierował zasilanie z rozdzielni elektrycznych do sanktuarium. Po wykonaniu powierzonego mu zadania, chłopak udał się po raz kolejny do Animusa. W końcu Desmondowi i ekipie udało się ustalić, gdzie jest fragment Edenu, który ukrył Ezio. Był pod Koloseum. Po udaniu się do Rzymu, grupa się rozdzieliła. Desmond przedzierał się przez ruiny Koloseum, zaś reszta szedła bezpieczniejszą drogą. Podczas drogi do celu, Desmond ujrzał kilka hologramów Junony, aż w końcu dotarł do Santa Maria a Rocelli. Tam otworzył drzwi dla reszty drużyny. W środku bazyliki udało się Desmondowi wysunąć postument, dzięki któremu uruchomił windę, dzięki której asasyni zjechali do komnaty pod bazyliką. Następnie Desmond za pomocą dźwigni musiał podnieść schody, by wejść na platformę, na której było jabłko. Gdy Desmond dotarł do jabłka i aktywował je dzięki swojemu DNA, Juno przejęła kontrolę nad jego ciałem. Desmond, nie mogąc nic zrobić, dźgnął ukrytym ostrzem Lucy prosto w brzuch, zabijając ją tym samym. Desmond w wyniku szoku stracił przytomność. Rebecca i Sean postanowili zanieść go do ich furgonetki i uciekli z miejsca. Później spotkali się z Williamem Milesem, który kazał podpiąć syna do Animusa. Podczas sesji Ezio spotkał Leonarda, którzy razem odkryli inną kryptę Isu pod Rzymem. W krypcie dzięki DNA Ezio wyświetliła się mapa pokazując lokalizację świątyni. Po sesji stan Desmonda się pogorszył tak mocno, że zapadł w śpiączkę. Świadomość Desmonda została podłączona do trybu kwarantanny w Animusie, zwanego też jako Black Room, gdyż podstawowe oprogramowanie White Room uległo uszkodzeniu. Gdy Desmond się przebudził, zauważył obok siebie zwizualizowaną wersję Claya Kaczmarka, co go bardzo zdziwiło, zwłaszcza, że ten od jakiegoś czasu nie żył. Clay objaśnił Desmondowi, że jego umysł jest w rozsypce, a wspomnienia jego przodków mieszają się z jego własnymi, przez co jeśli chce przeżyć, musi przeżyć wszystkie wspomnienia swoich przodków, tak, aż nie będą mu mieli nic do pokazania. Desmond zaczął po raz kolejny odkrywać wspomnienia swojego włoskiego przodka Ezio Auditore, który tym razem udał się na wschód w poszukiwaniu zapomnianej biblioteki Altaira. Po jakimś czasie został wybudzony wspomnień przez szesnastkę. Ten powiedział Desmondowi, że udało mu się odnaleźć okniwo synchronizacji, a Animus uznał Black Room do skasowania. Desmond został uściśnięty przez szesnastkę, przez co ten przekazał mu część siebie, po czym wypchnął Desmonda w ogniwo. Po tym Desmond po raz ostatni odkrywał wspomnienia Ezio. We wspomnieniu asasyn w końcu wszedł do świątyni Altaira, a tam odkrył kolejne jabłko Edenu. Gdy Ezio zrozumiał, że jest tylko posłańcem, przemówił do Desmonda, a pod koniec ujrzał jego hologram.
Następnie w ogniwie Desmond spotkał jedynego z Isu, Jupitera. Jupiter opowiedział Desmondowi, że kilka tysięcy lat temu doszło do katastrofy, w wyniku której zostało mniej niż 10 tysięcy ludzi i jeszcze mniej Isu. Przed katastrofą lud pierwszej cywilizacji przetestował 6 rozwiązań, które wszystkie niestety zawiodły. Zanim doszli do wniosku, doszło do katastrofy. Następnie Jupiter zlecił zadanie Desmondowi. Miał udać się do wielkiej świątyni i ocalić świat przed kolejną katastrofą, która ma niedługo nadejść. Po tym Desmond przebudził się, a obok niego był jego ojciec, Sean i Rebecca. Asasyni przybyli do wielkiej świątyni, która była na terenie Nowego Jorku. Aby dostać się do świątyni, Desmond użył jabłka Edenu. Gdy asasyni dotarli do środka świątyni, u Desmonda pojawił się efekt krwawienia, wywołany przez świątynię. Desmond zemdlał, a reszta umieściła go w animusie. Tym razem Desmond odkrywał wspomnienia 18-wiecznego templariusza, Haifama Kenwaya. Z początku Desmond był przekonany, że Haifam jest asasynem, jednak pod koniec wspomnień swego przodka dowiedział się, że jest on templariuszem. Desmond także dowiedział się, że musi odnaleźć klucz do świątyni. Miles został wybudzony z animusa, gdy dowiedział się, że źródła mocy w świątyni są na wyczerpaniu i należy odnaleźć nowe. Seanowi udało się odnaleźć jedno ze źródeł w okolicy. Desmond udał się na Manhattan, do wieżowca, a w nim zmierzył się z byłym zdrajcą asasynów, Danielem Crossem. Milesowi udało się go pokonać i powrócić do świątyni. Po powrocie Desmond odkrywał wspomnienia, już tym razem innego przodka, Connora Kenwaya. Między sesjami w animusie mężczyzna zwiedzał świątynię i często wysłuchiwał Juno, jak ta opowiadała o 6 sposobach na ratunek Ziemi przed kataklizmem. Jakiś czas później Sean odnalazł kolejne źródło zasilania, które tym razem znajdowało się w posiadaniu pewnej kobiety, która przebywała w São Paulo, w Brazylii. Desmond udał się na stadion, gdzie kobieta była i udał się do pomieszczenia, gdzie ona obecnie przebywała. Tam po raz kolejny spotkał Crossa. Ten zabił kobietę i jej męża, po czym zaczął uciekać. Miles go dogonił i obezwładnił, po czym uciekł przed goniącymi go agentami Abstergo i wsiadł do pociągu. Następnie on i ekipa udali się na statek asasynów o nazwie Altair 2. Niedługo później Sean odnalazł trzecie źródło, które tym razem było w Kairze. Jako iż Desmond nadal nie odnalazł klucza, jego ojciec udał się na miejsce po źródło. Wkrótce asasyni otrzymali wiadomość od Warrena Wittika. Przekazał asasynom, że przechwycił Williama oraz że ma dla nich propozycję. Jeśli Desmond odda mu jabłko Edenu, wtedy Warren wypuści starszego Milesa. Asasyni udali się do włoskiej siedziby Abstergo, gdzie był przetrzymywany ojciec Desmonda. Tam Desmond skonfrontował się po raz trzeci z Crossem. Gdy Cross chciał zastrzelić Desmonda, doznał efektu krwawienia i zaczął mówić po rosyjsku. Zaczął uciekać, a Desmond dogonił go i zabił. Gdy Desmond dotarł do Wittika, użył mocy jabłka. Omamił umysły ludzi Abstergo i rozkazał im zabić Wittika, a następnie popełnić samobójstwo. Następnie Desmond uwolnił swojego ojca, zabrał trzecie źródło zasilania i razem z resztą uciekli z siedziby Abstergo. Gdy powrócili, Desmond po raz ostatni przeżywał wspomnienia Radun Hageduna. W nim poznał ukrycie klucza do świątyni. Connor zakopał go w grobie syna swego mistrza, a także tego, po kim miał takie, a nie inne imię. Connora Davenporta. Asasyni udali się do domostwa Davenport w Massachusetts i odnaleźli zakopany klucz. Następnie asasyni powrócili do świątyni i udali się do pomieszczenia, w którym była wielka kula na postumencie. Tuż obok nich pojawiła się Juno i powiedziała, że jeśli Desmond dotknie kuli, świat zostanie zbawiony. Lecz nagle pojawiła się Minerva i zakazała tego robić Desmondowi, gdyż dzięki temu Juno dostanie się na świat. Wyjawiła też, że wcześniej Juno nie chciała ratować świata, a go podbić, przez co została zamknięta w świątyni. Jeśli Desmond dotknie kuli, zbawi świat, ale równocześnie uwolni Junonę. Następnie Minerva przedstawiła wizję, w której Desmond mógłby zostać nowym Mesjaszem, jak Jezus Chrystus. Lecz większa część ludzkości zmarłaby w płomieniach. Minerva błagała, by tego nie robił, jednak Desmond stwierdził, że istnieje szansa, że inni mogliby powstrzymać świat przed Juno. Desmond podjął decyzję i kazał ojcu oraz przyjaciołom uciec jak najdalej od świątyni. Chwilę przed odejściem ojciec chciał przekonać syna, że znajdą inne wyjście z tej sytuacji. Desmond odmówił i się pożegnał. Następnie, gdy asasyni uciekli, Desmond dotknął dłonią kuli i przyjął promień światła na dłoń, wywołując poparzenia trzeciego stopnia oraz stopienie kości. I tak oto zakończył się żywot potomka Isu. No, jednego z nich. Jednak to nie koniec. Abstergo Entertainment, dzięki pobraniu kodu genetycznego ze zwłok, mogli uzyskać dostęp do wspomnień jego przodków i wykorzystania ich w projekcie Obiektu 17. I to tyle w tym filmie. Dzięki za obejrzenie tego do końca. Jeśli się spodobało, to wiecie co robić. I pamiętajcie, nic nie jest prawdziwe, wszystko jest dozwolone. Cześć.